Karol Robak tuż po ślubowaniu przed wylotem na Igrzyska Olimpijskie w Rio. Karol, pierwsza taka wielka impreza w Twoim życiu. Jesteś dość młodym zawodnikiem, bodajże 18 lat, jeżeli się nie mylę. Powiedz, czego oczekujesz po swoim występie? Wiadomo, każdy leci tam, żeby zdobyć złoto, ale czy masz jakieś inne jeszcze poboczne takie cele dotyczące Twojej prezencji czy też występu? Wszystko się zgadza, 18 lat. Jeżeli chodzi o moje cele, wszystko się zgadza, medal jest w zasięgu i mam nadzieję, że się uda. Jeżeli chodzi o inne cele, to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy na miejscu. Na razie moim celem jest tylko medal i do samego startu skupię się na sprawach sportowych. Właśnie czytałem jeden z wywiadów, który się ukazał bodajże wczoraj, gdzie wskazałeś, że najtrudniejszym przeciwnikiem dla Ciebie byłby Koreańczyk, który znajduje się w drugiej połowie drabinki. Chociaż w drugiej walce możesz trafić na rozstawionego z jedynką Belga. Możesz potwierdzić, że Koreańczyk jest jednak według Ciebie trudniejszym rywalem? Tak, zdecydowanie. Koreańczyk nie leży w moim stylu walki. Belg jest znacznie wygodniejszy. To są tylko numerki, które są rozstawiane, ale nie odzwierciedlają tak naprawdę punktów rzeczywistości. Pierwsza walka z zawodnikiem z Afryki. Powiedz, jak ważne jest dobre wejście w taki turniej, tak? Stoczyłeś już wiele turniejów. Pierwsza walka, możesz powiedzieć, że jest najważniejsza, żeby dobrze wejść w turniej, dobrze się pogadać, trochę wzbudzić strachu u przeciwników. Jak to według Ciebie wygląda? Pierwsza walka na pewno musi być wygrana, żeby dalej walczyć. Czy to będzie udana walka, czy nie. Ważne, żeby była wygrana i żeby każda taka była. Zobaczymy. Powiedz, no wielu zawodników będzie jednak starszych od Ciebie na tej imprezie. Wiadomo, Ty masz 18 lat, mężczyzna, procesy te metaboliczne, że buduje się masa mięśniowa, do 25 roku życia postępują, więc no większość zawodników będzie po prostu lepiej fizyczna, tak, z lepszymi genami od Ciebie. Myślisz, że to może być jakaś przeszkoda na igrzyska dla Ciebie? Raczej ja się do tego przyzwyczaiłem, bo odkąd szedłem do seniorów, to walczę z zawodnikami starszymi ode mnie, więc już się do tego przyzwyczaiłem. No, do tej pory się z tym radziłem, mam nadzieję, że i na igrzyska się z tym poradzę. Powiedz, apetyt jest na złoto? Na złoto, na medal. Można powiedzieć, że na medal. Czy to będzie złoty, czy srebrny, czy brązowy, nie ma żadnej różnicy. Każdy tak samo cieszy? Chyba tak, raczej tak. To już igrzyska olimpijskie, ja jestem jeszcze młody, więc może jak zdobędę brąz na tych igrzyskach, to na następnych będę chciał już trochę więcej. Karol, w takim razie no, liczymy oczywiście na Ciebie. Mamy nadzieję, że zaprezentujesz się dobrze z tym orzełkiem na piersi po raz kolejny i że przysporzysz wiele emocji. No na pewno 18 bodajże Ty walczysz. Na pewno będziemy śledzić występy z mat olimpijskich. No i oczekiwać na dobry rezultat, czego sobie oraz fanom Taekwondo życzę. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powodzenia.